Za dużo marchewek. Lista obowiązków. Zjeść marchew, zasadzić marchew, zebrać marchew, zjeść marchew. Królik kochał marchewki. Zbierał je, gdzie tylko się ruszył. Królik był dumny ze swojej kolekcji. Wszystkie marchewki gromadził w swojej przytulnej norce. Ale królik miał pewien problem, duży problem. Nie mógł spać. Jego przytulna norka była zbyt zatłoczona, żeby w niej mieszkać. Potrzebuję miejsca do spania, poskarżył się królik żółwiowi. Możesz zamieszkać w moim domku, zaproponował żółw. Wygląda bardzo przytulnie i zacisznie, powiedział królik. Jest chyba trochę za przytulny dla nas dwóch, nie sądzisz? Zapytał żółw. Skądże znowu? Odpowiedział królik. Oj, aj, 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 auć, łaj, trach. Ojej, no cóż, to może zamieszkamy w gniazdku ptaszka? Zastanawiał się królik. Króliku, moje gniazdko jest naprawdę niewielkie, powiedział ptaszek. Na pewno się wszyscy zmieścimy, odparł królik. Królik wtaszczył wszystkie swoje marchewki na drzewo. Uwaga! Krzyknęli żółw z ptaszkiem, kiedy gałąź zadrżała, a potem zaczęła się chwiać. I się złamała. Bum! Przepraszam, ptaszku. Teraz wszyscy troje nie mamy gdzie spać, zasmucił się królik. Możecie spać w moim domu, zaproponowała wiewiórka. Ach, dziękujemy, wiewiórko. Jak to miło z twojej strony, ucieszył się królik. Nie sądzę, żeby udało ci się upchnąć tam więcej marchewek, króliku, powiedziała wiewiórka. Jeszcze tylko kilka, poprosił królik. Ojej, jęknęli żółw, ptaszek i wiewiórka. Skrzyp, trzask, trach. Teraz to już wszyscy czworo nie mamy gdzie mieszkać, fuknęła wiewiórka. Możecie spać w moim domu, zawołał bóbr. Mam mnóstwo miejsca. Świetnie, mogę przynieść jeszcze więcej marchewek, ucieszył się królik. Ale z tymi wszystkimi marchewkami nie zmieścimy się do środka, zmartwił się bóbr. I wtedy zaczął padać deszcz. Żółw zadrżał, ptaszek zaćwierkał, wiewiórka pisnęła. Nagle bóbr usłyszał straszny łoskot, a jego dom się zawalił. O nie, mój dom! Wrzasnął bóbr. O nie, moje marchewki! Krzyknął królik. Aj, aj, aj! Trach! Przyjaciele głośno jęknęli, kiedy wydostali się na brzeg. Królik poczuł się okropnie. Jego przyjaciele byli zmarznięci, zmęczeni i bezdomni. I to wszystko była jego wina. Gorzej, królik miał nie tylko wszystkie swoje marchewki, ale też własny dom. Właśnie wtedy zrozumiał, że może zrobić tylko jedno. Podzielić się wszystkim ze swoimi przyjaciółmi.
W końcu marchewki nie są do gromadzenia, tylko do tego, żeby nimi podzielić się. Bo kiedy się dzielisz z innymi, wszystko staje się lepsze. Miś Tuliś idzie do przedszkola. Słońce świeciło, a misia Tulisia czekał kolejny wielki dzień. Właśnie ustawił się z innymi w spacerobus do przedszkola. To będzie jego pierwszy dzień. Ciekawe, co tam będziemy robić? Powiedział Tuliś. Już nie mogę się doczekać. Dzień dobry wszystkim, jestem pani Łosia. Zaszczepiotała ich nowa przedszkolanka. Powieście proszę plecaczki na wieszakach i grzecznie usiądźcie. Nie każdy mógł dosięgnąć, więc Tuliś pospieszył z pomocą. Uhuhu, dziękuję ci, misiu, powiedziała pani Łosia. Tak ładnie wszystkim pomagasz. Tulisia aż załaskotało w brzuszku i poczuł się bardzo szczęśliwy. A teraz powiedzcie mi, co każdy z was lubi robić najbardziej? Zapytała pani Łosia. Każda odpowiedź była inna. Jeść, pluskać się, rysować, myśleć, śpiewać. Miś Tuliś ciągle czuł miłe łaskotanie w brzuszku i pomyślał sobie, że może będzie lepiej, jak dokładnie pokaże pani Łosi, co on lubi robić najbardziej. Oj, 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 wysapała pani Łosia. A to mi dopiero przytulenie takie mocne, że aż. Miś Tuliś ma świetny pomysł, powiedziała. Niech każdy podaruje drugiemu delikatne przytulenie na dzień dobry. I wszyscy tak zrobili. Tuliś miał tyle radosnego przytulania. Nazwał je mocne przytulenie dla każdego. I każdy dostał po jednym. Pokazał nawet całej grupie, co robić, kiedy zajdzie nagła potrzeba. Przytulenia pieprzej pomocy. Z tyloma poduszkami, ile zdołał udźwignąć. Dla niektórych to była niespodzianka, że aż. W końcu pani Łosia kazała wszystkim usiąść pod drzewem. Namalujemy teraz kolorowy obrazek, powiedziała. Tylko nie zapomnijcie umyć się przed jedzeniem, zawołała pani Łosia. Masz czerwone stópki, zawołał Tuliś. A ty masz zielony brzuszek, powiedział pluskaczek. Więc chwycili za butelki z wodą, ścisnęli je i trysnęło. I wszystko trochę się zamoczyło. Kiedy wreszcie wszyscy umyli się i wytarli, miś Tuliś i pluskaczek zjedli razem obiadek. Teraz byli najlepszymi przyjaciółmi. Po obiadku pani Łosia wyjęła piankowe klocki. Chodź, Tulisiu, zbudujemy wieżę, powiedział pluskaczek. Wszyscy zaraz do nich dołączyli, a wieża rosła i rosła. A im wyżej rosła, tym bardziej się kołysała i kiwała na wszystkie strony, aż... Wszystko runęło. Wow! Miś podskoczył wysoko. I wszystkich złapał. Brawo, misiu, powiedziała pani Łosia. A to ci się udało, powiedział pluskaczek, klaszcząc skrzydełkami. A teraz czas wracać do domu, powiedziała pani Łosia. Zbierzcie proszę wszystkie swoje rzeczy i ustawcie się w spacerobus. Kiedy wyruszyli, miś Tuliś poczuł swoje miłe łaskotanie w brzuszku. A kiedy pluskaczek zapytał misia, dlaczego się uśmiecha, okazało się, że nowy przyjaciel czuje to samo. Ale fajnie jest w przedszkolu, roześmiali się obaj.
piaskownica, mycie i sprzątanie, kącik pierwszej pomocy. Przytulenie na pierwszy dzień. Czas na leżakowanie. Przebieranki. Czas na czytanie. Zawody z farbami. Przytulenie bądź moim przyjacielem. Trampki czy kalosze? Jakie buty noszę? Dziś bez butów nie ma życia. Służą nam do stóp okrycia. Buty starsze, buty nowe, pary letnie i zimowe. Z cholewami na obcasie, te niemodne, te na czasie. Wśród nich wielkie poruszenie, każda z par ma swe marzenie. Trampki opowieść snują, we wspomnieniach podróżują. Sznurowadła język ćwiczą, na wycieczkę nową licząc. Śnią kalosze o kałuży, jak nam się bez deszczu dłuży. Wspominają prawy z lewym, dawne burze i ulewy. Szpilki ustać dziś nie mogą, bardzo tęsknią już za nogą. Z samej góry wodzą wzrokiem, bo obcasy ich wysokie. Kozak ciepły po kolana, śnieg zachwala znów od rana, pyszni się podeszwą swoją, dziwne miny przy tym strojąc. Korki pragną na boisko, koło domu bardzo blisko, kopać piłkę lewy, prawy, ile przy tym jest zabawy. Zaś japonki zgodnie w parze wybrać chcą się dziś na plażę. Lato, piasek, ciepłe morze, lepiej chyba być nie może. Ech, sandały, te sandały, miesiącami tutaj stały, znów lubiane i na chodzie, mówią tylko o wygodzie. A koturny cicho dyszą, opowieści innych słysząc. Iść na spacer? Ciężka sprawa, trudna będzie to przeprawa. Kolorowe espadryle, lekkie, zwiewne jak motyle, o wakacjach rozprawiają, bo jak nikt się na nich znają. Balerinka śliczna, zwinna, kilka obok, każda inna, ależ one pewne siebie, być na nogach, to być w niebie. Ktoś tu stuka? Kto to taki? Niecierpliwią się drewniaki. Iść chodnikiem pewną nogą dziś pomarzyć tylko mogą. Kierpce w kącie znów tańcują, krzesanego dobrze czują. Prosto z gór chcą poczuć wiatr, im zwyczajnie brak jest Tatr. Z boku bambosz, prawy, stary, jakie dzisiaj ma zamiary? Pyta się cichutko, skromnie. Czy pamięta ktoś tu o mnie? Lewy bambosz równie cichy. Przyznać trzeba wygląd lichy. Para domowników z wełny to bamboszy obraz pełny. Kto na nogi dzisiaj trafi? Czy przewidzieć ktoś potrafi? Korki, trampki, espadryle? Pięknych butów mamy tyle. Wszystkie kręcą się, czekają i nadzieję wielką mają. Wszystkie, tylko nie bambosze,
Aż tu nagle, bardzo proszę. Po bambosze sięga ręka, kończy się pary udręka. Dla bamboszy tego ranka wielka radość, niespodzianka. Chociaż butów liczba spora, na każdego przyjdzie pora. Trzeba czekać, nic nie szkodzi. Czasem właśnie o to chodzi.